Z okazji Dnia Kobiet w sobotę, nie 8, a 9 marca, odbyła się impreza pod nazwą Babski Wieczór 3 w 1. Przybyłe do hali sportowo-widowiskowej panie mogły odnaleźć coś dla siebie w trzech blokach tematycznych wieczoru. Edyta Zielińska wprowadziła gości w świat stylu i wizażu. Opowiedziała o makijażu, o dobrych i złych kosmetykach, a także zaprezentowała palety barw, które pasują do różnych typów urody. Soki z marchwi, buraków, pietruszki i innych warzyw oraz owoców przygotowała Aleksandra Wiktorska, właścicielka agroturystyki Stary Młyn w Brzeźnicy. Bardzo ważne, trzeba wykastrować cytrynę, dlatego że bez tej cytryny mają gorycz w sobie, która nie jest dla nas dobra. Co do pestek, mam tutaj taki napój. To jest sok zjadły z dodatku imbiru. Wielu pismach pisze, żeby te jabłka obrać z spółki. Jeżeli panie mają własne jabłka z ogrodu, są panie pewne, że nie ma pestycydów ze spółką. Koncert Wino, Kobieta, Śpiew i Gitara zaprezentował lubuski bard Maciej Wróblewski. Przyjdź, kochana, szanowny się. Oprócz trzech bloków tematycznych, podczas tego wieczoru można było spróbować swoich sił w tańcu brzucha i brazylijskiej sambie. Instytut Zdrowia i Urody Navia z Krosnodrzańskiego przygotował dla krośnianek 30 zabiegów kosmetycznych. Życzenia otrzymały również najmłodsze mieszkanki gminy. 5 marca na świat przyszła Paulinka, córka Anny Pawłowskiej. W tym samym dniu na świat przyszła Diana, córka Katarzyny Stołowskiej. Ponadto każda z pań otrzymała z rąk burmistrza Krosnoodrzańskiego Marka Cebuli symboliczny goździk i kosmetyczny upominek przygotowany przez kosmeterię.